Mam tutaj numer kuriera porannego, bo kiedyś gazety wychodziły dwa razy dziennie, a ja robię jeden film na miesiąc. Dawniej to wszystko było lepsze. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Międzynarodowy turniej lotniczy Challenge, wygrany przez Żwirkę i Wigurę, odbył się w roku 1932. Polacy startowali w nim na samolotach RWD-6 i PZL-19. Kolejny konkurs zaplanowano na rok 1934, a jako zwycięzca organizatorem miała być Polska. Tym razem Polacy przygotowali górnopłatowe samoloty RWD-9 i dolnopłatowe PZL-26. I właśnie PZL-26 będzie bohaterem dzisiejszego odcinka Zabytków Nieba. Samolot miał być z założenia podobny do PZL-19, ale przystosowany do mocniejszego silnika. Przypomnijmy, PZL-19 miał silnik de Havilland Gypsy 3 o mocy maksymalnej 120 koni mechanicznych. To było za mało, żeby konkurować i również to było znacznie poniżej dopuszczeń regulaminowych. Natomiast sam płatowiec z 1932 roku nie wymagał wielkich poprawek. Dlatego jeżeli popatrzymy na samoloty PZL-19 i PZL-26, to tak naprawdę rzucają nam się w oczy w zasadzie tylko inne owiewki podwozia, ale oczywiście nie były to jedyne różnice. Nowy samolot oblatano w 1934 roku i początkowo miał on czterocylindrowy silnik de Havillanda o mocy 180 koni mechanicznych i dalej było to za mało. W związku z czym padła propozycja, żeby zastosować taki sam silnik, jaki był na samolotach RWD-9, ale problem polegał na tym, że to był silnik gwiazdowy, a jednak płatowiec PZL-a zdecydowanie aż prosił się o silnik rzędowy. I był problem z pozyskaniem dobrego silnika rzędowego, dlatego że wszyscy liczący się producenci takich silników w Europie byli konkurentami Polski w zawodach Challenge, w związku z czym udało się pozyskać jedynie silnik amerykański i ten silnik okazał się niestety najsłabszym punktem tego samolotu, ale o tym za chwilę. Historia Polski potoczyła się tak, że mamy problem z jednoznacznym ustaleniem, ile egzemplarzy czegoś wyprodukowano przed wojną, nawet jeżeli jest to partia produkcyjna licząca kilka sztuk. Dlatego, że źródła podają, że samolotów PZL-26 powstało 5 i na pewno tyle ich wystartowało w zawodach. I one miały kolejne numery na ogonie. Jest zdjęcie prototypu, który ma na ogonie numer 6. I jest też zdjęcie prototypu, który jest rozbity. Nie znalazłem szczegółów tego zdarzenia, no ale z tego wynika, że albo tych samolotów było 6, jeden do prób statycznych, a 5 było latających i jeden z tych latających się rozbił i został naprawiony, albo zbudowanych miało być 5, ale jeden się rozbił, więc dołożono kolejny i on miał właśnie numer 6, albo ta liczba 5 odnosi się do egzemplarzy seryjnych i wtedy prototypów nie wiadomo ile by było. Tak swoją drogą, jeżeli się popatrzy na zdjęcie tego rozbitego egzemplarza, to co on ma na ogonie? Cyfrę 4 w kółeczku czy znaczek PZL? Dużo zagadek jest wokół tych samolotów, ale mimo tego wiadomo też dużo rzeczy na pewno. Między innymi jak ten samolot był zbudowany. Obejrzyjmy go zatem z bliska. Konstrukcja oparto na kratownicy z rur chromowo-molibdenowych, która stanowiła szkielet kadłuba, łoże silnika i wewnętrzną część skrzydeł jako całość. Ta kratownica była połączona z pracującym poszyciem metalowym, co czyniło ją w zasadzie półskorupową w części przedniej, natomiast na wysokości ostatnich czterech wręg czy takich ram tej kratownicy kadłub był pokryty płótnem. Z przodu zabudowano amerykański silnik Menasco Buccaneer B6S3. Był on rzędowy z 6 cylindrami wiszącymi, bezreduktorowy, doładowany sprężarką, a jego pojemność skokowa wynosiła 7,96 litra. Wersja S, którą zastosowano, była nowością roku 1934. Źródła polskie podają jego moc maksymalną jako 265 koni mechanicznych, a nominalną jako 200, często ze znakiem zapytania, ale tabliczka znamionowa silnika to potwierdza. Widzimy moc 200 koni mechanicznych przy prędkości obrotowej wynoszącej 2250 obrotów na minutę. Silnik połączono ze śmigłem czechosłowackim Letov, które miało skok zmienny, było przestawialne na ziemi i wykonane było z niezwykle nowoczesnego wówczas stopu elektronowego. Kabina samolotu ma 2 siedzenia, ale regulamin zawodów oczekiwał, że samoloty będą 4-miejscowe i za to było najwięcej punktów. Żeby zbliżyć się do tego wyniku, dołożono w zasadzie w przestrzeni bagażowej taki fotelik czy wręcz poduszkę dla trzeciej osoby, ale chyba nikt nigdy tam nie leciał, natomiast regulamin jasno mówił, że liczą się do punktacji tylko miejsca wygodne. Tablica przyrządów umożliwiała lot bez widoczności. Challenge dawał też punkty za możliwość zapuszczania, jak to się wtedy mówiło, silnika, czyli odpalenia silnika, byśmy dzisiaj powiedzieli, z miejsca pilota.
Zatem z tablicy przyrządów wystaje korba rozrusznika bezwładnościowego. O bezpieczeństwie też pomyślano, bo na szczycie tablicy znajdziemy dwa włączniki gaśnic. Dźwignie przepustnicy są na obu burtach, a samolot był dwusterem, ale łatwo można było rozłączyć stery tylnej kabiny. Kabina była wygodnie otwierana i bogato przeszklona, miała też opcję zrzutu awaryjnego, a siedzenia dostosowane były zarówno do spadochronów plecowych, które wtedy były nowością, jak i siedzeniowych. Klamki po zablokowaniu chowały się w obrys ramki oszklenia. Zwracają też uwagę okienka w burtach, których nie miał prototyp. On nie miał też tylnego okienka na wysokości trzeciego siedzenia. Przed wiatrochronem był zbiornik oleju, pełniący jednocześnie funkcję chłodnicy oleju, oczywiście schowany pod owiewką. I dzięki temu wylot powietrza z komory silnika ogrzewał jednocześnie przednią część oszklenia. Skrzydło samolotu miało taką samą geometrię jak w PZL-19, jednak inną mechanizację. Konstrukcja też była bezdźwigarowa, oparta na kesonie Misztala, o którym opowiadałem w odcinku o PZL-19. Profil nasadowy miał grubość 20%, która zmniejszała się wzdłuż rozpiętości do 9%. Początkowo zastosowano małe sloty, zastąpione później klasycznymi umieszczonymi na prawie całej rozpiętości płata. Sloty otwierały się automatycznie i płynnie dzięki amortyzatorom gumowym. To były sloty typu Handley Page oparte na obrotowych zawiasach, czyli nie tylko wysuwały się do przodu, ale też przemieszczały się w kierunku końcówek skrzydła. Klapy były typu krokodylowego, co oznacza, że górna płaszczyzna skrzydła pozostawała nieruchoma. Wychylały się w dół o 60 stopni, ale nie jest jasne w jaki sposób. Możliwe, że napędzane były elektrycznie. Samolot miał też bardzo dopracowane przejście skrzydła w kadłub, które w dolnopłacie jest ważne dla prawidłowej aerodynamicznej pracy usterzenia. Zastosowano też standardowe lotki, tym razem bez funkcji klapolotek. Od samolotów turystycznych oczekiwano składanych skrzydeł. W PZL-26 trzeba było włożyć od przodu korbę, która rozłączała okucia, po czym skrzydła składało się i podwieszało pod samolotem. Trwało to ponad 2 minuty, czyli no, wynik średni. W górnopłatach było dużo łatwiej, na przykład skrzydła w RWD-9 składały się w niecałe 50 sekund. Ciekawostką jest też dokumentacja z epoki, w której ukryto keson Misztala, nie chcąc chwalić się światu tym nowoczesnym rozwiązaniem, również stosowanym później w samolotach wojskowych. I w tej dokumentacji widzimy, że PZL-26 jest pokryty blachą falistą w sposób tradycyjny. W skrzydłach, w obrębie centropłata, w tych stałych elementach, które się nie składały, zabudowano dwa zbiorniki paliwa po 82,5 litra. Był też 15-litrowy zbiornik w kadłubie. Po awarii pompy paliwa samolot był w stanie kontynuować lot przez około pół godziny, natomiast cały zapas paliwa dawał zasięg 800 km przy niemałej prędkości 270 km na godzinę. Ciekawie wygląda też sprawa zużycia paliwa, dlatego że ten samolot generalnie nie palił więcej niż 13 kg na 100 km. Taka wtedy była na zawodach jednostka, w której liczono zużycie paliwa. A tylko jeden egzemplarz spalił 14,29. Natomiast punktem odniesienia dla punktacji było zejście poniżej 20 kg na 100 km. Zatem z jednej strony nie ma tu tragedii, pamiętajmy też, że to jest samolot wyczynowy, ale z drugiej jego zużycie paliwa jest krytykowane i opisywane jako bardzo duże. Usterzenie było w całości metalowe o obrysie takim samym jak w PZL-19, stery były pokryte blachą i łożyskowane, a kąt zaklinowania statecznika poziomego był zmienny podczas lotu, tutaj widać szczelinę wodzidła tego mechanizmu. Statecznik, tak jak skrzydło, oparto na kesonie Misztala, był on wolnonośny, a zarazem tak sztywny, że bez problemu dawało się tam podwiesić złożone skrzydła. Podwozie miało niskociśnieniowe opony i różnicowe hamulce, a z tyłu płoze. Łatwo było postawić samolot na nosie podczas hamowania, zwłaszcza w trakcie konkurencji, gdzie oceniano krótki dobieg. Najlepszy PZL-26 uzyskał w tej kategorii imponujący wynik 79,70 m. Osłony goleni podwozia mają charakterystyczny wygląd, są wykonane z brezentu z usztywniającymi paskami duralu. Skok zawieszenia wynosił aż 30 cm, zatem owiewka podwozia musiała też pracować w takim zakresie. Samoloty malowano na narodowe barwy polskie. Wersja kolorystyczna co prawda nie była biało-czerwona, a srebrno-czerwona, dlatego że srebrna farba była najlżejsza. Każdy samolot miał też numer startowy, nazwę fundacyjną, rajdowe reklamy i godło Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Ciekawy jest wielki znak PZL na kadłubie, namalowany tak, aby w widoku od boku jego obrys nie był zniekształcony. Część czarnych znaków namalowana była na czerwonym tle. W rzeczywistości było to czytelne, ale na czarno-białej fotografii kolory czarny i czerwony zacierają się. Widać to tutaj, na najlepszym jakościowo zdjęciu tego samolotu, jakie jest znane. Ono ukazało się w tygodniku Światowid.
Tak wyglądający samolot powstał w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu społeczeństwa i Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej. To trochę tak jak mój kanał, który przed tym odcinkiem największymi kwotami wsparli Daniel Gerlach, Jakub Jamrus, Erka Milce, Kuba Janowicz, Maciej Stankiewicz, Maciej Domański, Michał Bajorko i Paweł P., za co bardzo serdecznie jak zwykle dziękuję. Do turnieju Challenge w 1934 roku przystąpiły 34 załogi reprezentujące 5 narodowości i startujące na 10 typach samolotów. Gazeta z tego dnia prezentuje polską ekipę i zobaczymy, kto startował na samolotach PZL-26, a nazwy tych samolotów wytłumaczę z myślą o widzach zagranicznych. Z numerem startowym 61 lecieli Piotr Dudziński i Eustachy Kołodziej. Samolot miał nazwę Pomorze, to jest nazwa regionu Polski leżącego nad Morzem Bałtyckim. Z numerem 62 lecieli Ignacy Giedgoft i Marian Kmieć, który akurat w tej gazecie podpisany jest jako Jan Kmieć, a ich samolot nosił nazwę Piłsudczyk. Piłsudczyk to ktoś wspierający politykę i walczący u boku marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców polskiej niepodległości. Z numerem 63 leciał Szczepan Grzeszczyk, swoją drogą znany konstruktor szybowców, i mechanik o nazwisku Maj, którego imię w jednych źródłach podawane jest jako Władysław, a w innych jako Ładysław. Ich samolot nosił nazwę fundacyjną Społem. Społem jest to nazwa polskiej spółdzielni spożywców, która założona została jeszcze w XIX wieku. Z numerem 64 lecieli Jan Balcer i Jan Kulza. Samolot nazywał się Podoficer 2. Z numerem 65 leciał Andrzej Włodarkiewicz i Eugeniusz Przysiecki, a ich samolot nazywał się Wielkopolska. Wielkopolska to jest region Polski, którego stolicą jest miasto Poznań. Oprócz tego w polskiej ekipie leciało 6 załóg na RWD-9 i jedna angielska na de Havillandzie 80A, a jeden RWD-9 należał też do ekipy czechosłowackiej. Zawody miały trwać 20 dni i obejmować próby techniczne oraz lot na trasie liczącej 9537 km z lądowaniami na 27 lotniskach w Europie i Afryce. Po próbach technicznych najlepszy PZL-26 z numerem 63 za sterami Szczepan Grzeszczyk zajmował 11 miejsce. Minimalna prędkość, jaką uzyskał samolot na zawodach, to 60,58 km na godzinę, natomiast najlepsza odległość startu nad 8-metrową bramkę to 78 metrów i 20 cm. Samolot pilotowany przez Grzeszczyka doleciał nad Afrykę, gdzie 9 września na etapie między Meknes a Sidi Bou Labbas doszło do oderwania tłoków i elementów wału korbowego łączącego wał z układem rozrządu. Oczywiście uszkodzenia takie były w czasie rajdu nie do naprawienia i zakończyło to udział tej załogi w turnieju. Można też przeczytać w innych źródłach, że Grzeszczyk i May dolecieli do okolic Tunisu, to by oznaczało, że awaria miała miejsce ponad 1100 km dalej. Oni niby lądowali na pustyni, a najbardziej pustynny etap tego rajdu to tak naprawdę było ostatnie 200 km przed Biskirą, ale tak czy inaczej nie pokonali etapu afrykańskiego. Swoją drogą, śledząc ich losy, odkryłem dosyć ciekawą rzecz. Wiem, że można w internecie oceniać różne hotele, kluby czy restauracje, ale wiecie, że można też oceniać pustynię? Nie wiem, kto się tym przejmie, jeżeli ktoś źle oceni pustynię, może stwórca świata, ale na przykład Wielki Erg Zachodni ma na Google 8 opinii, w tym jedna z tych opinii jest po polsku. I jak widać, komuś pustynia bardzo się spodobała. 14 września Andrzej Włodarkiewicz leciał na etapie Katowice-Lwów. Takie samo uszkodzenie jak w poprzednim samolocie wymusiło lądowanie pod Tarnowem i wycofanie się z konkursu, ale co ciekawe, tutaj było trochę lepiej, bo silnik udało się naprawić i kontynuować lot, ale oczywiście przekroczone zostały wszelkie limity spóźnień i już to było poza klasyfikacją turnieju. Dzień później, 15 września, na odcinku Lwów-Lida w samolocie pilota Jana Balcera silnik zatrzymał się, a samolot awaryjnie wylądował pod Mostami Wielkimi. Do mety zabrakło 500 km. A przyczyną okazało się tym razem nienaprawialne w warunkach polowych zatarcie sprężarki. Do mety dotarły zatem 2 z 5 samolotów PZL-26, zajmując w tej konkurencji 2. i 4. miejsce, a ostatecznie Piotr Dudziński sklasyfikowany został na miejscu 9, a Ignacy Giedgoft na miejscu 14. I to po kolejnej awarii silnika podczas już ostatniej próby szybkościowej. Zwycięzcami turnieju zostali Jerzy Bajan i Gustaw Pokrzywka na RWD-9.
Silniki Buccaneer okazały się zawodne, ale przeczytałem gdzieś, że producent dawał na te silniki gwarancję wynoszącą 70 godzin pracy. Samoloty przed rajdem były testowane z wykorzystaniem tych samych silników, które wykorzystano już do rywalizacji, w związku z czym ta 70-godzinna gwarancja skończyła się w trakcie trwania rajdu. Niestety, no, nie zmienia to faktu, że silniki innego typu ukończyły tę konkurencję, a żaden inny element samolotów PZL-26 nie zawiódł. Po Challenge'u samoloty sprowadzono do Polski i naprawiono. Duże koszty utrzymania i psujące się silniki sprawiły, że nie bardzo był pomysł, co z nimi zrobić. Egzemplarz Piłsudczyk był prezentowany na wystawie w Paryżu zimą 1934 roku. Finalnie dwa egzemplarze trafiły do Torunia, albo jeden do Torunia, a drugi do Grudziądza i ich dalsze losy nie są znane, natomiast trzy samoloty podzieliły los znacznej części polskiego lotnictwa i zostały we wrześniu 1939 roku zniszczone na ziemi, znajdowały się wtedy na terenie zakładów PZL Okęcie. Jednak polskie lotnictwo odrodziło się po wojnie, dzięki czemu już w kolejnym odcinku zobaczycie istniejące i latające samoloty również marki PZL, natomiast o tym, jak wyglądały samoloty przedwojenne, przypominają nam modelarze. Moje serdeczne podziękowania dla Włodzimierza Lisika, który zbudował piękny, duży model samolotu PZL-26, który lata i wygląda jak prawdziwy. To dla mnie zaszczyt, że mogłem tak pięknym modelem ilustrować swój film i pokazać widzom, jak ten samolot wyglądał w powietrzu i jak ten samolot wyglądał w kolorze. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Zabytków Nieba. Cześć!